tyłu za mną Nikon. Tym razem mam okazję zobaczyć go na żywo. Jak dotąd widziałem go tylko na filmach i tylko na zdjęciach. Dzisiaj jest to pierwszy mój rzut oka z bliska na tym motocyklu. Robi wrażenie, wtedy opowiem, ale pokażę wam go z bliska i wtedy jeszcze o nim opowiem. Dobra, mamy tutaj Nikena i zobaczcie, jaka konstrukcja. Jest to trójkołowiec z Yamahy. Wygląda kosmicznie i nieźle to wygląda. Dzisiaj była premiera tego sprzętu. Tutaj zaglądam. Cześć Markus, oglądamy Nikena. Powiedz mi może, tak, powiedz mi, co widzisz i co tutaj byś zapytała. Masz środku. No dawaj. Nie wiem. Bo ja nie wiem, co mam opowiadać. Nie wiem, taki jakiś szeroki na miasto się nie nadaje. No i to jest oczywiście błędne rozumowanie, bo słuchajcie, kierownica w tym motocyklu jest taka sama jak w każdym innym motocyklu, jak co widzicie. Mówisz, tak? Tak, no ona jest taka sama szeroka jak w naszym MTK-u. Więc, nie wiem, wydaje się, jest duży, więc wydaje się szerszy, ale kierownica jest tak samo szeroka jak każda, także tak naprawdę nie ma to wielkiego wpływu, ta szerokość akurat na przejazd między samochodami, bo jest mniej więcej to tyle samo, co macie szerokości kierownicy w waszym motocyklu. Oczywiście tak jak w Tri-City to nie da rady stać na trzech kołach. Nie. Przede wszystkim to, co widzimy, słuchajcie, to ja tutaj widzę ewidentne podobieństwo do Yamahy MT-09, bo tak naprawdę... To jest silnik MT-09? Tak, ten motocykl powstał na bazie silnika MT-09, z tego co widzę jest bardzo, bardzo, bardzo podobny do niego. Jeśli chodzi o ten silnik, no to silnik jest dokładnie ten sam. Układ wydechowy widzę, że jest trochę inny i widzę tutaj jakieś wzmocnienie, którego normalnie nie ma. Rama jest zupełnie inna, trochę podobna do tej w MT-07, a nie 9, ale taka widocznie musi być. Wygląda to wszystko bardzo fantazyjnie i bardzo fajnie. Podoba mi się ten uchwyt tutaj do tablicy rejestracyjnej. No ale tutaj nie o tym będziemy rozmawiać, bo tak naprawdę głównym rozwiązaniem, które jest takie bardzo innowacyjne, to jest te przednie zawieszenie. Widzimy tutaj dwa amortyzatory upside down, wyglądające całkiem jak te w standardowym motocyklu, ale są dwa. I tutaj widzę system wahaczy dźwigni, dzięki którym ten motocykl będzie się składał w zakrętach, czyli te dwa koła z przodu zadziałają. Co tam widzą? Wiesz tam, że ciężki jest, 263 kg. 263 kilo? Wiesz, ciężki, dla jednego ciężki, dla drugiego nie. Może w tej, jeśli chodzi o motocykl ogólnie, to są na pewno lżejsze też motocykle. Natomiast jeśli chodzi o budowę takiego motocykla, to wyobraźcie sobie, że taki skuter 250 Piaggio trzykołowy waży dokładnie tyle samo, a ma 250 pojemności, a ten ma pojemności ile? To jest 850, czyli ten sam silnik co w naszej dziewiątej. 115 koni, no. 115 koni, dokładnie ten sam. 18 litrów bak. No, trochę inny zbiornik, większy. Na żywo, co mam wam powiedzieć? Generalnie wygląda to dosyć topornie, jeśli robi takie pierwsze wrażenie, natomiast podejrzewam, że w jeździe, tak jak w jeździe na przykład FJ-ero, nie ma to żadnego znaczenia i w ogóle się o tym nie, nad tym nie zastanawia. Fajne siedzenia, fajnie wykończone, wygląda to nieźle. Patrzysz, jaki ten, tak? Chodź, jaki wielki, jaki potężny. To podchodzimy, jak już Martuś tutaj weszła, mogę tak na chwilę? No, może pan wszyscy podejdzie. Tutaj ma taki korek w lewo, ale to zobaczmy. Podejść wyżej, niech się wszyscy poczują, jakby siedzieli. No, słuchajcie, tak. Tutaj cały ten kokpit jest dosyć potężny. Nie wiem, trzeba byłoby zajrzeć, co tu jest schowane. Pewnie ten system dźwigni, kiedy ma się wykładać. Natomiast słuchajcie, skłamałem. Jeśli chodzi o kierownicę, to widzę, że jest szersza niż standardowy motocykl. Bardziej podchodzi pod kierownicę czoperową. Fajny zegar, fajna stacyjka. Wygląda to całkiem nieźle, jeśli chodzi tutaj w ogóle zamocowanie. Szybka też broń. Ale wrażenie tutaj, kiedy jestem teraz przy nim, weź Martuś na chwilę. Jest przymocowany czy coś? Nie. No to się przysiądę. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten motocykl, teraz się do niego przysiadłem. Ciekawe, nie? Na trójkołowcu siedzę i to potężny. Mam wrażenie, że ten motocykl jest potężny. Ta kierownica jest szersza, to nie jest taka sama kierownica, jaka
pierwsze wrażenie robi, że jest tylko motocykl. Jest większa ta kierownica, szersza. Bardziej podchodzi mi choperową. Pozycja bardzo fajna. Całkiem ciekawie się siedzi. Z tym silnikiem może to całkiem nieźle jeździć. Jeśli chodzi o wrażenie masy, to tej masy powiem wam wcale. No co, ty nie czujesz? Nie czuję, nie. To bardziej taki. To nawet te fiotera wydaje mi się cięższa niż ten motocykl. Zobacz, jak te koła chodzą, jak go tak bujam. Może zejdę na kolano, oby nie na podłogę. Z przodu trochę położyć. Fajnie to działa. Yamaha YZ450F 2018. Now significantly improved in ways you can feel from the moment you started up. Ktoś mi do ciebie nie pasuje. Do mnie nie pasuje? Nie. Za mały i za chudy jesteś. No co mam wam powiedzieć? Fajnie usiąść za sterami takiego motocykla, jeszcze fajniej byłoby się przejechać i zobaczyć co. Co to oferuje. Wbrew pozorom ten motocykl nie wydał mi się cięższy niż taka właśnie fiotera czy inne motocykle, natomiast na pewno jest trochę szerszy niż klasyczny motocykl tutaj w kierownicy, więc ruch w korkach, ale nie wiem, czy to akurat jest motocykl, którym będziecie chcieli przyciskać się w korkach. Tyle jeśli chodzi o Nikena, najnowszy model z Yamahy, bardzo innowacyjny, bardzo ciekawy i coś, czego nie było, ale pokażę wam jeszcze inne sprzęty. Tyle jeśli chodzi o Nikena. Nikena, Yamaha Nikena.